ministra Becka z wysokimi urzędnikami niemieckimi. Również odbył spotkanie w cztery oczy z Hitlerem. Był to ciąg dalszych spotkań, które między innymi w 1937-1938 roku się odbywały i były odbierane w Europie jako zbliżenie Polski i Niemiec, a nawet można powiedzieć, że o wiele więcej niż zbliżenie, ponieważ wiele krajów uważało Polskę jako sojusznika Niemiec. Beck 5 stycznia spotkał się najpierw z Hitlerem w szerszym gronie, na którym to spotkaniu dosyć stanowczo zaprotestował przeciwko włączeniu miasta Gdańska do Rzeszy i budowaniu autostrady przez Pomorze do Prus. Było to efekt tego, że w kraju marszałek Recz-Śmigły nie zgadzał się na taką decyzję, co wcześniej już Beck w 1938 w zasadzie z Niemcami wynegocjował. Natomiast pod wpływem Śmigłego Rydza Beck musiał zmienić swoją politykę w tym zakresie. Kiedy wyartykułował to Hitlerowi na tym spotkaniu, to według protokołów, Hitler cofnął się z tego pomysłu i zostawił tą sprawę, żeby ją rozwiązać w przyszłości. Beck natomiast spotyka się z Hitlerem w cztery oczy podczas tej wizyty. Beck był po tym spotkaniu mocno zdenerwowany. Dlaczego taki stan rzeczy mógł mieć miejsce? Negocjacje, które były prowadzone w 1938 roku wobec Niemiec, Polska jawiła się jako kraj przyjacielski i również tak było odwrotnie, co zresztą można o tym posłuchać na moim kanale w poprzednim filmie. To tutaj Beck zaczyna nagle zmieniać swoją wizję tego, jak Niemcy mogą zacząć postępować z Polską. Otóż wydaje się, że Hitler, namówiony przez wojskowych, zostało mu wytłumaczone, że Słowacja musi być podporządkowana Niemcom. Wcześniej ustalenia z Polską były takie, że to Polska będzie obejmowała protektorat nad Słowacją. Prawdopodobnie na tej rozmowie Hitler musiał wycofać się z tych ustaleń z Beckiem, dlatego Beck tak nerwowo zareagował, bo to by oznaczało, że Polska względem Niemiec, pod względem geograficznym położenia, znajdowałaby się w bardzo trudnej sytuacji, otoczona tak naprawdę z trzech stron przez Niemcy, co mogłoby powodować, że Niemcy będą chcieli w jakimś sensie zwasalizować Polskę, uczynić z Polski junior partnera. O tym, że musiała tak bardzo zdenerwować Becka ta sprawa z Słowacji, mogłoby świadczyć to, że w kwestii gdańskiej, o czym wspomnieliśmy, że Hitler tam nawet cofnął się wtedy 5 stycznia na spotkaniu z Beckiem w szerszym gronie z tych pomysłów włączenia Gdańska do Rzeszy i tej autostrady, to by oznaczało, że jednak on chciał zachować jakoś z Polską dobre relacje, że Polska byłaby potrzebna mu do realizacji dalszych planów. To, że tak było, to świadczyłoby wypowiedź i raport komisarza generalnego Polski w Gdańsku z 9 lutego 1939 roku, gdzie on relacjonuje, że 8 lutego podczas rozmowy z Greiserem, czyli prezydentem Senatu Gdańskiego, tenże był w nastroju minorowym i potwierdził, że wie z Berlina, że rozmowy pana ministra z ministrem Ribbentropem miały pomyślny przebieg, że w Gdańsku nie będzie niespodzianek. Tydzień później Greiser konsultował stanowisko polskie w sprawie odroczenia wyborów do Senatu i było to oczywiste potwierdzenie tego, że Niemcy są w tym momencie zdeterminowane w utrzymaniu w wolnym mieście status quo. Te wydarzenia miały miejsce po kolejnej wizycie i kolejnych rozmowach, tym razem już z Ribbentropem, który był na początku lutego w Warszawie. Wcześniej Hitler i później Ribbentrop potwierdzaliby, że sytuacja gdańska będzie tak naprawdę, będzie ona dalej jakby nierozstrzygnięta, czyli będzie zagwarantowany status quo. I Beck dalej trzymał w rozgrywce wtedy z Niemcami karty w ręku, mimo że ta słowacka kwestia pozostawała ciągle otwarta. I po tej wizycie Ribbentropa, mimo że Beck słał do ambasadorów wyjaśnienie, instrukcje, że z Niemcami jest wszystko w porządku, te relacje są bardzo dobre, to marszałek Śmigły-Rydz kilka dni po wizycie ministra spraw zagranicznych Rzeszy, jeszcze wtedy, kiedy Beck wysyłał te instrukcje do ambasadorów, on rozpoczął wraz z gronem wojskowych swoich najbliższych współpracowników przygotowywać się do wojny z Niemcami. To też jest istotne, ponieważ już wcześniej było widać w 1938 roku, że Śmigły-Rydz w pewnym stopniu przed wojną z Niemcami,
Dlaczego tak było? Być może dlatego i miał na to wpływ raporty wojskowe, które mówiły, że im wcześniej będzie wojna z Niemcami, tym lepiej dla Polski. Czyli każdy miesiąc zwłoki działał niekorzystnie dla Polski. Że Niemcy z miesiąca na miesiąc stawały się coraz silniejsze. Wtedy jeszcze w lutym 1939 roku, mimo tych zagrożeń, które Beck dostrzegał w kwestii Słowacji, bardzo poważnych, to dalej toczyły się negocjacje z Niemcami. Charakterystyczne, że Polska dalej mogła dużo zyskać, ponieważ Polacy mocno uderzali w mniejszości niemieckie, nie przebierali w środkach, jeśli chodzi o polskie władze administracyjne. W różne organizacje mniejszości niemieckiej były ataki ze strony polskiej wymierzane. Mimo tych napięć, które były, to Hitler w rozmowie z ambasadorem polskim w Berlinie 1 marca 1939 roku przeszedł do porządku dziennego nad tymi sprawami. Z tych rozmów wynika, że komplementował Becka jako mądrego i szlachetnego człowieka i zapewniał, że nie dopuści go do konfliktu polsko-niemieckiego. To zachowanie Hitlera potwierdzałoby, że nawet taka sprawa jak ataki polskich władz administracyjne na te organizacje mniejszości niemieckich nie miały dalej wpływu na poczynania Hitlera i dalej Niemcy chcieli jednak zachować dobre relacje z Polską. Szczególnie, że Hitler bardzo lubił wykorzystywać sprawy mniejszości niemieckich do rozwiązywania różnych spraw, czy też do usprawiedliwienia agresywnych działań Niemiec. No zresztą sprawa Austrii, czy Sudetów, Czechosłowacji to potwierdzało, a tym tutaj tego nie było. A mógł to wykorzystać jako coś, co mogło prowadzić do wojny. Mamy kolejne potwierdzenie, że Niemcy, Hitler nie miał wtedy jeszcze planu wojny z Polską. Te wizyty Becka i wizyty Ribbentropa, spotkania Hitlera z ambasadorem polskim na zachodzie Europy były odbierane jako wizyty czy próby zapewnienia neutralności Polski albo wsparcia w dalszych działaniach Hitlera i prawdopodobnie w ataku na Zachód. Tak odbierali to zachodnie kraje, zachodni politycy. Pamiętali, że wcześniej przed Austrią i Czechosłowacją też były konsultacje polsko-niemieckie. To utwierdzało i Londyn, i Paryż, że te kolejne wizyty, te kolejne rozmowy dyplomatyczne są wstępem do działań Niemców na zachodzie Europy. Ciekawe jest to, że mimo tych tarć już wtedy w rozmowach z Niemcami, w związku z, chociażby ze sprawą słowacką, pokazywało, że dyplomacja polska i niemiecka była bardzo hermetyczna i nic nie przeciekało do innych krajów na zachód Europy z tych rozmów. Wydarzenia biegły szybko i 14 marca 1939 roku w Bratysławie Tiso ogłasza niepodległość Słowacji. 15 marca Słowacja występuje do Niemiec z prośbą o gwarancję swojej niepodległości. Niemcy odpowiedziały na prośbę Słowacji 16 marca, a formalny pakt został zawarty 23 marca 1939 roku w Wiedniu. Po stronie polskiej te wydarzenia już uruchomiły kostki przewracającego się domina. To była lawina, której już ciężko było to zatrzymać. Polska wchodziła na drogę wojenną tak naprawdę, a jeszcze późniejsza akcja Niemiec, kilka dni później Niemcy zajęli Kłajpedę, tym bardziej była w Polsce odebrana jako próbę okrążenia Polski i podporządkowania sobie Polski III Rzeszy. Minister Beck nie wykorzystał znowu nadarzających się okazji, mimo takiej trudnej, już bardzo trudnej sytuacji. Niemcy oczywiście uzyskali taką, czy chcieli właśnie wykorzystać tą szansę otoczenia Polski i uważali, że Polska pójdzie na ustępstwo po prostu jako wcześniej kraj, który współpracował z Niemcami, że Polska postąpi racjonalnie. Jeszcze wtedy różne były sytuacje, nawet z księdzem Tiso, przywódcą Słowacji, która podpisała pakt z Niemcami, ponieważ 9 marca 1939 roku konsul z Bratysławy przysłał taki radiotelegram, że losy Słowacji ważą się, Słowacy są niezdecydowani i chaotyczni, presja Niemców jest coraz silniejsza na Słowaków, a Tiso wyraźnie szuka u nas oparcia. Czyli Tiso szukał jeszcze oparcia w Polsce. Najbliższe dni zdecydują o wielkiej stawce. Jeszcze raz proszę o miarodajną instrukcję dla rozmowy z Tiso. Jutro lub wezwanie Tiso zaraz do Warszawy. Jestem zdania, że zaofiarowanie Słowakom pełnego naszego poparcia może dziś jeszcze na sytuacji zaważyć. No i Beck
przeoczył tą szansę. On na przykład chyba dalej sądził, że będzie sobie negocjował z Niemcami tą sprawę Słowacji. Bo 13 marca 1939 roku wysłał do polskich dyplomatów instrukcję, że stanowisko polskie do państwa słowackiego będzie zależeć od tego, w jakim stopniu państwo to będzie wyrazem normalnego rozwoju samodzielnego życia politycznego narodu słowackiego, cokolwiek to by miało znaczyć, a w tym dniu 13 marca Tiso już był w Berlinie, a na Rusi się manewry rozpoczynały ukraińskie i węgierskie. Czemu Beck tutaj nie widział tego, co się dzieje? On zresztą w 1938 roku też przeoczył wiele momentów. Być może ich po prostu nie zauważał. Bardzo dużo rzeczy zostało zaprzepaszczonych z punktu widzenia Polski. Słowacy, przecież oni sami nawet chcieli występować do Polski. Jeszcze z 17 marca 1939 roku dyplomata z Bratysławy po rozmowie z wicepremierem Słowacji, to on pisał do Polski, że według niego Tiso był zdecydowany na natychmiastowe wystąpienie pod adresem Polski, jeśli ta wyrazi wstępnie zgodę. Chciał bowiem w ten sposób zaasekurować słowacką niepodległość przed Niemcami. I trzeba było wtedy wykorzystywać tą sytuację. I to jest bardzo dziwne i wręcz można powiedzieć niezrozumiałe. Dlaczego Beck, który jednak tą sprawę Słowacji od 1938 roku stawiał, z tego wynika z dokumentów, jako tą główną rzecz dla Polski, czyli protektorat nad Słowacją, że Polska obejmie, co było uzgodnione wcześniej z Hitlerem, czemu nie wykorzystywał tych okazji, które mu się nadarzały? Tym bardziej, że jak tutaj widzimy, to Słowacy sami nawet by chcieli występować do Polski. Wcześniej, tak jak mówiliśmy, była ta notatka konsula z 9 marca. Później jeszcze była szansa 17 marca. Czemu Beck nie wszedł do gry? Widać z tego, że po prostu był bardzo spóźniony, skoro on jeszcze pisał o jakieś takie ogólniki o tym, że jak tutaj stanowisko polskie, jakie będzie do państwa słowackiego. Żeby on rzeczywiście myślał, że tutaj z Niemcami jeszcze da się coś wynegocjować i że te sprawy nie pójdą tak szybko, to już było przecież po działaniach Niemiec, chociażby wcześniej w Austrii czy Sudetach, i tam też bardzo szybko się toczyły sprawy. Wydaje się, że Beck po prostu uważał, że to będzie wszystko jakoś na spokojnie załatwione i że Niemcy nie postawią go przed faktami dokonanymi. Niemcy bardzo szybko działali i wykorzystywali nadarzające się okazje. Na pewno musiał mieć sygnały, że Tiso będzie ogłaszał tą niepodległość i nawet jeśli nie, no to po tym jak ogłosił tą niepodległość, to trzeba było wchodzić do gry i próbować z nim negocjować, tym bardziej, że wypowiedzi dwóch dyplomatów polskich świadczą, że jednak Słowacy chcieli nawet takiej asekuracji ze strony Polski. Trzeba było wojska mobilizować i wchodzić po prostu na Słowację. Tym bardziej, że te wojska i tak były mobilizowane, więc trzeba było Niemcy postawić przed faktem dokonanym. Czy Beck nie chciał drażnić w ten sposób Niemców, tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że kiedy Niemcy zaczęli chodzić do Pragi, to szybko wykonali rajd w kierunku Ostrawy, poszli szybko, żeby Polska czasami tam gdzieś nie zajęła im terenów. Więc być może po prostu Beck był zbyt grzeczny albo zbyt wolny na jakiekolwiek działania. Hitler podjął decyzję właśnie w tym czasie, że chce podporządkować sobie Polskę jako junior partnera. To nie chodziło dalej o to, żeby jakoś może Polskę atakować, tylko w takim układzie już może, że jednak Niemcy są tym graczem, który ma więcej do powiedzenia w tych relacjach polsko-niemieckich. Beck 17 marca rozmawiał z ambasadorem Kennardem w Wielkiej Brytanii. I Brytyjczycy dobrze odczytywali to, że ta zmiana na południu granic Polski będzie dla nich korzystna w sensie ciągnięcia Polski do układu antyniemieckiego. Jednak w grę wchodził też bardzo mocno wojsko i rydźmigły. Prawdopodobnie marszałek uzyskiwał w tych dniach wojskowymi kanałami, zapewne z Francji czy z Anglii, różne zapewnienia, że oni chcą powstrzymać Niemcy. Poprzez takie kontakty, być może na poziomie sztabowym i wywiadu wojskowego z Francją i Anglią, byli przekonywani mocno przez stronę angielską i francuską do kursu antyniemieckiego. Śmigłyryc też zapewne poczuł tą szansę wysunąć się zamiast Becka na pozycję pierwszego rozgrywającego, jeśli chodzi o politykę Polski. No i 18 marca szef sztabu wydał zarządzenia stawiające w stan gotowości bojowej część sił zbrojnych, w szczególności marynarkę wojenną i lotnictwo.
21 marca 1939 roku Ribbentrop rozmawia z ambasadorem Lipskim. Beck jeszcze widział pewne możliwości gry dyplomatycznej, natomiast Śmigły, jak to było określone, chciał się trzaskać już z Niemcami. Właśnie wtedy, 21 marca, Wielka Brytania przesyła do Polski telegram, który proponuje wspólną akcję z Francją i Związkiem Sowieckim na rzecz powstrzymywania dalszej agresji niemieckiej. Dla Becka już wtedy, wiedząc o tym, że Ryt Śmigły jest tak bardzo wojowniczo nastawiony i idzie po tej ścieżce wojennej, no ten telegram mógł być wybawieniem, bo on wiedział, że przegapił też i w 1938 roku wiele szans na załatwienie ich sprawy słowackiej i gdańskiej. Teraz już Niemcy są już na Słowacji i nawet wtedy, jak mówiliśmy, jeszcze miał szansę w marcu 1939 roku do rozstrzygnięcia tej sprawy słowackiej na korzyść Polski, ale tego nie zrobił. Beck wiedział, że zaczyna Polska wchodzić na stopę wojenną i on sam pisał do swoich pracowników w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że posunięcia Niemiec przybliżyły groźbę wojny. Natomiast jeśli chodzi o stronę angielską i rząd Chamberlaina, to premier Wielkiej Brytanii na protokole z 18, na posiedzeniu z 18 marca, co jest w protokole, powiedział, że Polska jest kluczem do sytuacji, ale konieczne jest znalezienie dróg do porozumienia się z Polską bardziej niż z innymi krajami i wskazywał w tym, że trzeba zorientować się, jakie ma Polska teraz nastawienie i jak widzi obecną sytuację. Dlatego postanowiono skierować ofertę pod adresem Polski. Wobec tych zmian sytuacji geograficznej Polski i tego krążania przez Niemcy dobrze odczytywali te sprawy, że Polska może zmienić swoją drogę dyplomatyczną i zamiast popierać Niemcy czy współpracować z Niemcami, przyłączy się do tego sojuszu przeciwko Niemcom. Ciekawe jest to, że chociaż Anglicy kierowali do Polski propozycję wciągnięcia ją do sojuszu antyniemieckiego, to oni sami, a jeszcze bardziej Francuzi, nie wierzyli w to. Na przykład premier Wielkiej Brytanii mówił, że ta inicjatywa jest po to, żeby dowiedzieć się, jak daleko Polska jest gotowa iść wzdłuż linii sprzeciwu wobec dalszej agresji niemieckiej, a Francuzi powiedzieli, że Polacy nie udzielą pozytywnej odpowiedzi. Ambasador Egiptu w Londynie, który był uznawany za dobrze zorientowanego w sprawach Polski, powiedział, że Polska nie opuści swojej centralnej pozycji. To wszystko dowodziłoby, że oni byli bardzo przekonani, Francuzi, Anglicy, o dużym związku interesów polsko-niemieckich. Natomiast ambasador francuski w Londynie wyraził lordowi Halifaxowi opinię, że odmowa pozytywnej odpowiedzi na propozycję anglo-francuską ze strony Becka będzie motywowana brakiem ewentualnej materialnej pomocy ze strony zachodnich mocarstw w przypadku konfliktu. Ciekawe jest to, że później Beck w ogóle tego nie poruszył. Niemcy zapewne zakładali, jak już wcześniej wspomnieliśmy, że Polska dalej pozostanie sojusznikiem ich, że nie będzie tutaj jakoś wchodzić na stopę wojenną z tego powodu, że oni zajmieli Słowację i nawet jeśli podjęli świadomie tę decyzję, żeby pogwałcić te wcześniejsze ustalenia, to oni uważali, że Polska dalej będzie sojusznikiem Niemiec, choć nawet jeśli miałaby się stać wobec Niemiec junior partnerem. To, co się działo wtedy w tych negocjacjach i to niemiecko-polskich i polsko-później angielskich, to by pokazywało, że chyba Beck za bardzo nie wiedział, jak się zachowywać. Próbował z jednej strony balansować już później i Wielką Brytanię i Niemcy. Sam jakby nie chciał się mocno określić, po której stronie on chce stanąć. Jeśli chodzi o sprawę słowacką, to skutki tego, co się stało, były winą Becka, bo on nie zagwarantował sobie wcześniej tych negocjacji, które prowadził z Berlinem, jakąś formalną umową w kwestii słowackiej, czymś, co mogło mieć znaczenie jakieś formalne, tylko to było na tak zwaną gębę wszystko umawiane, bo on uważał, że jeszcze przyjdzie czas na jakieś traktaty podpisywanie, jeśli chodzi o Słowację i to się zemściło. Położenie, w jakim znalazła się Polska po tych niepowodzeniach Becka związanych z negocjacjami z Berlinem odnośnie Słowacji, wepchnęły Becka w negocjacje z Wielką Brytanią, które, jak się okazało, też nie były łatwe i często bardzo irytowały Brytyjczyków. Żeby zrozumieć całą tą sprawę tych negocjacji z Wielką Brytanią, trzeba poruszyć też kwestię gdańską, ponieważ ona jest poruszana jako ta główna kwestia,
często jako przyczyna do wybuchu wojny, a pamiętajmy, że w negocjacjach z Niemcami tą najważniejszą rzeczą, o której mówił Beck, to była Słowacja. I zresztą to niepowodzenie w negocjacjach odnośnie Słowacji i późniejszy fakt dokonany przez Niemców zajęcia Słowacji i pozostawienia Polski na lodzie w tej sprawie doprowadził też do przygotowań przez Śmigłego Rydza do wojny. To była ta główna kwestia. Gdańsk natomiast był kwestią poboczną wtedy, dlatego że większość mieszkańców Gdańska to byli Niemcy. Śmigły Rys, tam była taka sytuacja, że po tej akcji w Zaolziu była taka euforia, że oddanie Gdańska też w pewnym momencie nie wchodziło w grę. Natomiast Hitler był gotowy tutaj to status quo zachować wtedy na czas tego, jak też sytuacja polityczna się w Polsce uspokoi, o czym mówiłem w poprzednim filmie, i iść na ustępstwa. Poza tym ciężko było motywować wojnę czy walkę z Niemcami już militarnie o Gdańsk dla sojuszników zachodnich, ponieważ w ich ocenie Gdańsk był kwestią również dla Polski poboczną, a tutaj chodziło Wielkiej Brytanii o zbudowanie dużej koalicji państw europejskich przeciwko agresji Niemiec. Ta kwestia Gdańska dla nich była to kwestia wewnętrzna Polski, a nie jakby całej Europy. To, że Beck później mówił o odepchnięciu od morza i przedstawiał ten problem jako ten główny problem, tą kwestię gdańską, ciężko było to motywować wobec innych państw sojuszniczych, ponieważ interesy Polski na Bałtyku zabezpieczała wtedy Gdynia, która została wybudowana przez Polskę i stała się szybko największym portem na Bałtyku, więc mówienie o interesach polskich w Gdańsku z perspektywy patrzenia się na tą sprawę z zewnątrz Polski w innych krajów było wręcz nieuzasadniane. To wręcz wolne miasto Gdańsk było zależne od Polski, o czym też i Niemcy wiedzieli, w kwestiach gospodarczych. Polska miała Gdynię, tam były wszystkie interesy, jeśli chodzi o polskie morze, więc można było, nawet tak mogliby wtedy wnioskować inne kraje sojusznice z Polską już po tej wolcie Becka na Wielką Brytanię, przenieść sobie te rzeczy do Gdyni. Dlatego nie była to kwestia dla krajów alianckich, które miałyby wejść z Polską w jakiś szeroki sojusz przeciwko Niemcom, za którą warto byłoby się bić. A tym bardziej szokiem dla Wielkiej Brytanii było to, co Hitler zrobił pod koniec kwietnia, gdzie publicznie na wystąpieniu powiedział, jak wyglądały negocjacje z Polską w sprawie Gdańska. No i to był szok dla nich, ponieważ okazało się, że ta sprawa z ich punktu widzenia to było coś, co jest bardzo lokalną awanturą. Beck twierdził, że nagle Niemcy stały się mało obliczalnym partnerem w Europie, a mało kto już pamięta, że przed 21 marca wiele lat była bardzo ścisła współpraca polsko-niemiecka i Beck nie uważał Hitlera za jakoś mało wartościowego partnera. Albo zapytać się trzeba by było, to skoro tak, to czemu wierzył na słowo Hitlerowi w sprawie Słowacji, a wiadomo, że wcześniej były zapewnienia z obu stron, że współpraca jest wspaniała, więc kiedy stracił obliczalność Hitler i państwo niemieckie? Czy wtedy, kiedy zajęli Słowację? Beck mówił, że Niemcy za pomocą 9 dywizji promenują po całej Europie, a z tą siłą nikt Polski nie weźmie. Czy on tylko próbował pocieszać innych współpracowników? Czy rzeczywiście ta elita, która wtedy rządziła, nie wiedziała, jakie są siły niemieckie? No ale raczej mówienie o tym wśród gronie współpracowników, no raczej nie miała sensu. Więc może rzeczywiście, że uważali, że Niemcy mają mało zdolności. Obserwowano wtedy dynamikę rozbudowy niemieckich sił, ale nie oceniano wysoko na podstawie obserwacji działań armii niemieckiej w Austrii i w Sudetach. Polska nie oceniała dobrze niemieckiego poziomu mobilizacyjnego ani organizacji wojsk czy współdziałania albo systemu transportowego. Dopiero w połowie 1939 roku, kiedy no w zasadzie już było przesądzone w 100% o wojnie, zaczęli sztabowcy dostrzegać, jak szybko Niemcy te niedogodności armii swojej przezwyciężają. Okazało się, że mobilizacja jednostek pancernych i szybkich Niemiec zajmuje 12 do 24 godzin i że bardzo szybko mogą przerzucać te jednostki, więc być może gdyby oni wcześniej to zweryfikowali, to tak szybko nie parliby też do wojny.
31 marca brytyjski premier oświadczył, że na wypadek jakichkolwiek działań wojennych mogących wyraźnie zagrozić niepodległości Polski i które by rząd polski uznał zatem za konieczne odeprzeć przy użyciu swych narodowych sił zbrojnych, rząd jego królewskiej mości będzie się czuł zobowiązany do udzielenia rządowi polskiemu natychmiastowego poparcia będącego w jego mocy. Dodał też, że rząd francuski upoważnił go do wyjaśnienia, że jego stanowisko w tej sprawie jest takie samo, a więc Anglia i Francja popierała Polskę w zasadzie bez jakichś wcześniejszych traktatów czy porozumień podpisanych. I tutaj było to widoczne, że Brytyjczycy nie prowadzili polityki obliczonej na rozbicie Polski, ponieważ nie wyobrażali sobie jakiejś kombinacji, która mogłaby doprowadzić do wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej. Na przykład podczas długiej dyskusji gabinetu w Wielkiej Brytanii podnoszono szereg obiekcji wobec takiego wystąpienia Chamberlaina, żeby złożyć tak bezwarunkowo losy w ręce Becka, który nie był lubianym ministrem. Wskazywano, że toczą się dalej polsko-niemieckie rozmowy, które odbierano jako wstęp do ataku Niemiec na zachód Europy. I nawet kwestię gdańską postawiono wtedy. Chamberlain stwierdził, że nawet Polska, jeśli uzna sprawę gdańską za zamach za swą niepodległość i za powód do walki, to Anglia powinna jej przyjść z pomocą. Mimo, że wcześniej rozważano, czy wejście Niemiec do Gdańska byłoby uznawane za atak na Polskę, czy jak odróżnić przejęcie samego Gdańska od wejścia i ataku na Polskę w sprawie Gdańska. Różne opinie dotyczące tego, że Wielka Brytania zdradziła Polskę i tak dalej, to często było już formułowane ex post po tym, co się stało, gdy Polska już weszła w tą koalicję z Wielką Brytanią, to wystarczyłoby w zasadzie już nic nie robić, a Brytyjczycy cały czas chcieli tutaj stworzyć koalicję szerszą państw, między innymi w środkowej Europie, z Rumunią czy z Węgrami, więc wystarczyło tutaj już nic nie robić, a nie tworzyć dalej jakąś koalicję. Polska by upadła i tworzyłaby się granica szybko sowiecko-niemiecka. To, że Polska tak parła do wojny, czy niektórzy przywódcy Polski, a to Anglicy ich hamowali, to pokazywało, że oni nie grają w taki sposób, tym bardziej, że oni się zastanawiali w rządzie brytyjskim, czy w ogóle popierać i czy to jest bezpieczne, czy poparcie Polski nie ośmieszy ich na arenie międzynarodowej. Dlatego Beck znowu tutaj miał asy w rękawie i wstrzymał wszystkie karty w ręku. Anglia była wtedy gotowa do dużych zobowiązań wobec Polski i do stworzenia i zaangażowania się właśnie w takiej antyniemiecką koalicję, w której Anglia, a obok nich Polska, miała być fundamentem tej koalicji. Beck trzymał wszystkie atuty w ręku, ale trzeba było działać szybko, co niestety nie było domeną Becka. Wiadomo, że kiedy Polska postawiłaby na Wielką Brytanię, to oznaczało, że dojdzie do wojny z Niemcami prędzej czy później. Można było to rozegrać, żeby wejść właśnie w tą wojnę w takiej koalicji wielopodmiotowej. Trochę to mogło przypominać to, co Anglicy próbowali wtedy stworzyć do dzisiejszego NATO, czyli atak na jednego jest atakiem na wszystkich. Polska wtedy musiała przejąć tą inicjatywę tutaj w środkowo-wschodniej Europie, jeśli chodzi o montowanie takiego bloku antyniemieckiego. Natomiast Beck wybrał chyba tą możliwość trzecią, najgorszą z punktu widzenia Polski. Postanowił grać na czas i kluczyć, czyli nie mógł się właśnie zdecydować. To, o czym mówiliśmy wcześniej. Czy grać tu z Niemcami coś, czy wchodzić w pełni do tego paktu antyniemieckiego. On chyba nie rozumiał wtedy, przynajmniej tak by wynikało z jego działań, że już czasu nie było na to i trzeba było się decydować. I też nie było czasu na samodzielną politykę. Brytyjczycy chcieli też m.in., żeby Polska dała gwarancję Rumunii w tym pakcie antyniemieckim. Beck odrzucił tę propozycję i to musiał też podważyć jego wiarygodność w oczach Anglików. To, że Beck odrzucił tę propozycję, miało bardzo daleko idące konsekwencje, ponieważ Anglicy, Wielka Brytania była bardzo z tego niezadowolona, że nie chce Rumunii gwarantować bezpieczeństwa Polska. I premier Wielkiej Brytanii na posiedzeniu swojego gabinetu i cały rząd zdecydował, że trzeba montować koalicję z Rosją. To była, można powiedzieć w cudzysłowie, miara sukcesu Becka, że wepchnął Wielką Brytanię jeszcze w tą swoją postawą znowu w objęcia Rosji. Beck uważał swój pobyt w Londynie, do którego pojechał na negocjacje, za wielki sukces. Wyniki tych rozmów z Beckiem Wielka Brytania uznała za coś niewartościowego, niezadowalającego ich, no i jeszcze na dodatek zaczęli grać na Rosję.
Więc gdyby też Wielka Brytania chciała tak od razu zniszczyć Polskę, czy nastawić ją na atak pierwszy niemiecki, no to raczej by jeszcze przyklasnęła temu, że Beck nie chciał dać tej gwarancji Rumunii, bo on sam zrobił wszystko, żeby ograniczyć konflikt do Polski i nie chciał na przykład dać gwarancji Rumunii. Tam jeszcze chociażby Bułgaria miała wchodzić w skład tej koalicji, Grecja, jeszcze inne państwa. Czy Beck uważał, że to są jakieś państwa małe i niepoważne w związku z Polską, że tutaj Polska, wielkie mocarstwo w oczach Becka, nie będzie się wiązać z takimi państwami? No byłoby to śmieszne, bo przecież takimi państwami chciała się wiązać Anglia czy Francja, światowe mocarstwo, więc czy to uważałoby Polsce? Chyba jeśli chodzi o interes Rzeczpospolitej, raczej było to jak najbardziej korzystne. I on uważał, że nie ma sensu jakiegoś budowania takiej wielkiej koalicji, a miało to być z punktu widzenia Wielkiej Brytanii powodować taki efekt domina, że jeden kraj będący w takiej sieci tej koalicji antyniemieckiej uruchomiałoby łańcuch reakcji, który miał odstraszać Niemców do tego, żeby zaatakowali jakiś kraj będący w takiej koalicji. A jeśli nawet by zaatakowali, no to wybuchałaby wojna ogólnoeuropejska, a nie Niemcy nie biliby pojedynczo każdego kraju, co w zasadzie miało miejsce. To, co robił Beck, to tak naprawdę paradoksalnie robił na korzyść Niemiec. Zostaje każde państwo sam na sam z Niemcami i niech każdy się boi o siebie. Wielka Brytania chciała stworzyć duży układ. Becka tłumaczenie, że na przykład sojusz z Rumunią mógłby się odbić negatywnie na stosunkach z Węgrami, to był słaby argument, bo właśnie to na Niemcy, na Węgry mocno naciskali i dla Węgrów byłoby to wyjście też z sytuacji, żeby wejść do takiego paktu z Wielką Brytanią, Francją, Polską, Rumunią i innymi krajami antyniemieckimi. Rumunii Beck nie udzielił poparcia, ale odpowiedzi na oczekiwania Brytyjczyków uznał, że Polska jest skłonna udzielić gwarancji takim krajom jak Belgia, Holandia czy Dania. Więc zdaniem Becka więcej interesów było w gwarancji dla Holandii czy Belgii niż w gwarancjach dla Rumunii. Wiemy, jakie były granice, gdzie Polska, gdzie Rumunia i co było bardziej korzystne dla Polski. I z tej postawy Becka Anglicy wywnioskowali, że Polski nie można traktować jako pierwszoplanowego głównego sojusznika. Wielka Brytania chciała stworzyć sojusz duży wielu krajów, więc ciężko było im zaakceptować postawę kraju, która tylko by się w jakimś stopniu uważa, że ten kraj jest najważniejszy i nic nie oferował ten kraj, żeby na przykład bezpieczeństwo Rumunii gwarantować. Zresztą dla Polski to było też korzystne, czego Beck też widać nie rozumiał. Więc dlatego Wielka Brytania zaczęła niepoważnie traktować Becka. Nie wiemy też, czy Beck pewniał Brytyjczyków, jaki jest rzeczywisty fakt negocjacji z Niemcami, stan negocjacji i nie zagwarantował sobie, że Gdańsk to jest dla niego takie ważna rzecz i pomoże, więc starał się w oczach Brytyjczyków wrażenie, że bagatelizuje ten problem. Dlatego politycy po wystąpieniu Hitlera, kiedy ujawnił żądań wobec Polski i w tym kontekście oni zrozumieli, jak pochopnie udzielili Polsce zbyt daleko idących gwarancji, ponieważ odczytali to jako wciągnięcie ich w polsko-niemiecką rozgrywkę o Gdańsk, bo myśleli, że tutaj chodzi po prostu o podporządkowanie sobie Polski. Zapewne to tak uważali. Dlatego wiele z nich, większość wręcz tych polityków zagranicznych zachodnich, starała się przekonywać już wkrótce, właśnie po tym ujawnieniu przez Hitlera tych żądań, że Gdańsk nie jest wart wojny. Ten incydent, jeśli tak to można nazwać, spowodował utwierdzenie negatywnego wizerunku ministra Becka wśród angielskich rządzących i musieli przyznać rację Francuzom, którzy już wcześniej mówili o tym, którzy nie lubili Becka. I ten wizerunek negatywny się utwierdził i we Francji, i w Anglii. A to, że Beck odrzucił te propozycje angielskie, to skierowało ich jeszcze w stronę rozmów z Rosją jako kolejnego sojusznika. Sprawa Gdańska była bardzo trudna do tego, żeby to jakoś usprawiedliwić jako powód do wojny. To, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to, że tam aż tak dużo tych interesów Polski nie było. Poza tym Gdynia była zamiast Gdańska. Beck nie był w stanie powiedzieć Anglikom choćby tego, że jednym innym rozstrzygnięciem w sprawie Gdańska jest włączenie go do Polski i nie był w stanie nawet naciąganej argumentów przedstawić, więc no ciężko było tutaj im dalej traktować Becka poważnie.
Wtedy był czas, żeby albo Beck powinien wchodzić wtedy już na 100% w tę Wielką Brytanię, w ten układ antyniemiecki, już na poważnie, albo szybko wracać do rydwanu niemieckiego, nawet do ceny zejścia junior partnera, bo inny wynik rzeczy, który próbował zrobić Beck, czyli dalej tutaj balansować, prowadziło do tego, że Wielka Brytania sięgnie po Związek Radziecki. 2 maja 1939 roku polski atasze wojskowy w Berlinie informował Warszawę, że Hitler jest zdecydowany włączyć Gdańsk do Rzeszy i o możliwościach zawarcia sojuszu niemiecko-sowieckiego. Czy ten raport wojskowego został przekazany dalej do Becka, czy do MSZ, czy tylko do sztabu? Ciężko jest to powiedzieć, ale wydaje się, że po prostu to zlekceważono. A była to bardzo ważna i istotna informacja dotycząca stosunków i tego, co miało się niedługo zdarzyć. Niemcy tutaj jeszcze chcieli chyba wybadać i pokazać Polakom, że do czego są gotowi się posunąć po prostu w tych działaniach swoich, i ten sygnał do Polski był czytelny, a to, że Polacy Beck nie zareagował, to raczej przesądził, że zdecydował się Hitler na przygotowania do wojny. Była wtedy szansa, żeby rzeczywiście zmontować blok państw bałtyckich, bałkańskich w Europie Środkowej Wschodniej z błogosławieństwem Wielkiej Brytanii i Francji, natomiast Beck daje gwarancję Danii czy Holandii, a odmawia ich Rumunii. Rumunii, bez której jakikolwiek plan obrony przeciw Niemcom czy Rosji nie miał sensu. Fakt, że Wielka Brytania i inne państwa, które były zwaśnione, na przykład Turcja z Bułgarią, czy Rumunia chciała pozyskać do sojuszu też Bułgarię, nawet gotowa była cesji spornych terytoriów na jej rzecz, to było możliwe spokojnie przełamanie z pomocą Wielkiej Brytanii napiętych relacji rumuńsko-węgierskich, i te ustępstwa tych różnych krajów zwaśnionych ze sobą, to pokazywało fakt takiego szerokiego porozumienia z tego antyniemieckiego. I Beck, zamiast wejść w ten sojusz, wtedy taki duży, to on odmówił tym Rumunii tych gwarancji bezpieczeństwa, i o tym aż tak dużo się chyba nie mówi tutaj u nas w Polsce, że wcale te Wielkiej Brytanii propozycje to o wiele bardziej szeroko szły, a Niemcy to wykorzystywali, bo oni grali na to, żeby pokazać, że chodzi im tylko to miasto Gdańsk, że to jest ten punkt tutaj sporny, i Beck jednak nie wszedł w tą koalicję taką szeroką, co okazało się fatalne, tym bardziej, że Beck zapewniał, że nie ma istotnych problemów w relacjach polsko-niemieckich na tle Gdańska, kiedy był w Londynie, i nie przewiduje się ich w przyszłości, a Hitler to właśnie on zaprezentował, że jest stroną cywilizowaną, która chce uregulować te rzeczy, a Polska nie chce się na to zgodzić. Działania Becka jest niezrozumiałe. Nie wiedział chyba, na jakiego sojusznika się zdecydować. Nie zareagował na groźbę radykalnego zwrotu w stosunkach też niemiecko-sowieckich, tym bardziej, że od Niemców samych były takie szczegóły. I teoretycznie był wyczulony na tę kwestię, chciał Sowietów izolować, a cała Europa obserwowała, że Niemcy i Sowieci coraz mocniej, coraz więcej się spotkają, bo zaczęło być dużo spotkań. Mołotow między innymi wszedł jako minister spraw zagranicznych, którego postrzegano jako bardziej przyjaznemu Niemcom. Wszyscy wyciągali praktycznie wnioski, tylko nie minister Beck. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Możecie też postawić symboliczną kawę. Link na dole w opisie. Dzięki temu kanał będzie mógł się dalej rozwijać. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału.